Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bracia święty Cyryl i Metody opuścili znane sobie horyzonty i udali się do krajów Europy, które jeszcze nie spotkały się z Ewangelią. Ich orędownictwa wzywał dzisiaj Ojciec Święty. Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Delegacja Uniwersytetu Opolskiego, kapłanów archidiecezji katowickiej, Grzabocz, z Kołobrzegu, Budzistowa, grupę z ośrodka hipoterapii. Początek był taki, że w 2004 roku, kiedy byłem w Watykanie, ojciec Konrad Hejmo i kardynał już, wtedy jeszcze biskup Dziwisz, będąc u Ojca Świętego, poprosiłem go, że będą u nas się odbywały centralne dni hipoterapii w Polsce, w UMIE w Budzistowie i będzie duża konferencja. I poprosiłem, żeby Ojciec Święty przesłał jakiś list. Ojciec Święty spojrzał na biskupa Dziwisza i powiedział, żeby tego dopilnował. Gdzie za 2 miesiące zadzwoniłem do księdza biskupa Dziwisza, powiedział do mnie, czy mam przygotowany telebim. Ja byłem zaskoczony, bo mówiliśmy o życzeniach, a tu nagle telebim. I zorganizowałem ten telebim przy pomocy księdza arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego i ówczesnego nuncjusza arcybiskupa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego. Udało mi się z firmą Toshiba dostać ten telebim i takie połączenie z letniej rezydencji Castel Gandolfo odbyło się tu, w tym miejscu w Budzistowie, i te przesłanie pozdrowienia przez Jana Pawła II dla niepełnosprawnych dzieci, dla sympozjum, dla naszego ośrodka. Serdecznie pozdrawiam moich rodaków, przybyłych do Castel Gandolfo. Zadzwonić, Łodzi, Lublinie, Gdańska, Katowic, Wrocławia, Poznania oraz tych także, którzy jednoczą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji. Dziś odbywa się tradycyjna pielgrzymka ludzi braci na Jasną Górę. Zawierzam jasnogórskiej Pani wszystkie sprawy świata pracy, a szczególnie bolesne problemy tych, których dotyka bezrobocie. Niech Boże Błogosławieństwo stale nam towarzyszy. Pragnę również pozdrowić uczestników centralnych uroczystości hipoterapii w Kołobrzegu Budzistowie. Osoby niepełnosprawne w Polsce i na świecie oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób im towarzyszą i jasną pomoc. Niech dobry Bóg wszystkim wam błogosławi. Brawo, 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 dziękuję Ojcu Świętemu za pozdrowienie i za błogosławieństwo. Dziękujemy bardzo za przeżycie, jakie mieliśmy dzisiaj panu Andrzejowi Michalskiemu za wystaranie się o ten telebim. To jest wielka rzecz, żeśmy mogli tak bezpośrednio słuchać Ojca Świętego właśnie na temat tego, co tu przeżywamy. Bóg zapłać, dziękujemy, tym bardziej, że te spotkania z Ojcem Świętym to jakoś nas na duchu też podnoszą, że nie jesteśmy sobie tak byle gdzieś na marginesie, ale niejako w środku Kościoła, ale też
jako ważni ludzie z perspektywy całego świata. Ksiądz kardynał Dziwisz zaprosił mnie do Krakowa i tam go poprosiłem, tak nieśmiało, i dostałem od niego relikwię Jana Pawła II. W związku z tym zastanawiałem się, gdzie je oddać, ale skoro je dostałem, to postanowiłem, że skoro jest taki tytuł z Janem Pawłem II w ośrodku, to niech one będą w tym ośrodku, gdzie gościliśmy go w 2004 roku na Telebimie. Prezes zawsze myśli o wiązaniu właśnie, o łączności tych zawodów sportowych ze mszą świętą.